10 najbardziej obleganych turystycznych miejsc w Polsce. Stare miasto w Warszawie. Dawne miasto Stara Warszawa, najstarszy ośrodek miejski Warszawy, będący zwartym zespołem architektury zabytkowej, przeważnie z XVII i XVIII wieku o średniowiecznym układzie zabudowy, otoczony pierścieniem murów obronnych z XIV wieku. Stara Warszawa uzyskała lokację miejską około 1300 roku. Była miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego w województwie mazowieckim. W 1944 roku podczas Powstania Warszawskiego zabudowania Starego Miasta zostały zniszczone w około 90%. Przetrwało 6 budynków z ponad 260. Warszawscy architekci podjęli temat odbudowy stolicy już po pierwszych zniszczeniach w 1939 roku. W pracowniach architektonicznych, konspiracyjnie lub pod pozorem innych prac, opracowywali plany urbanistyczne i dokumentacyjne. Po powstaniu, kiedy miasto zostało przez Niemców planowo zniszczone, prace koncepcyjne nastawione na natychmiastową odbudowę znacznie się nasiliły. Były prowadzone w wyzwolonym Lublinie i na Pradze, konspiracyjnie w Generalnym Gubernatorstwie, w Londynie i obozach jenieckich. Także Stare Miasto w Warszawie to nie tylko zabytek, jeśli chodzi o dawne wieki, ale również ważny element historii wojennej oraz powojennej. Na przykład głównym elementem Starego Miasta w Warszawie jest kolumna Zygmunta. Ta, którą widzimy dziś, jest rekonstrukcją, a oryginalna leży zaraz obok. Można ją obejrzeć. Bazylika Archikatedralna w Gdańsku Oliwie. Rzymskokatolicki kościół mieści się w dzielnicy Oliwa przy ulicy Edmunda Nowickiego w Gdańsku, w województwie pomorskim. Należy do dekanatu Gdańsk-Oliwa w archidiecezji gdańskiej. 23 listopada 2017 roku obiekt został wpisany na listę pomnik historii. Wewnątrz katedry znajdują się 23 ołtarze o dużej wartości historycznej, przeważnie barokowe i rokokowe, wykonane częściowo z marmuru lub jego imitacji. Ich treść ikonograficzna oddaje program kościoła podrydenckiego. Zwracają uwagę dawny ołtarz główny, wykonany w stylu renesansu niderlandzkiego z roku 1605 i obecny główny, najpełniejsze dzieło barokowe na Pomorzu z 1688 roku. Stare Miasto we Wrocławiu. Najstarsza część lewobrzeżna Wrocławia, wywodząca się z XIII-wiecznego miasta lokacyjnego. Najstarszą część Wrocławia stanowi zasiedlony w co najmniej od IX wieku Ostrów Tumski. Wkrótce powstały towarzyszące mu osiedla na prawym i lewym brzegu Odry. Już w XII wieku istniał na lewym brzegu rzeki Plac Targowy. Tereny na północ od dzisiejszego placu Nankiera i ulicy Uniwersyteckiej należały do domeny książęcej i nie wchodziły w skład późniejszego miasta lokacyjnego. Książęta piastowscy osadzili tam Żydów, fundowali klasztory, a także posiadali własne dwory. Sukiennice w Krakowie. Zabytkowy budynek sukiennic znajdujący się w centralnej części rynku głównego w Krakowie. Sukiennice podlegały przez wieki wielu przemianom, ich obecny kształt w niczym nie przypomina dawnych sukiennic. Już w roku 1257 książę Bolesław Stydliwy przy lokacji Krakowa zobowiązał się postawić kamienne kramy sukienne. Stanowiły one podwójny rząd kramów, tworzących jakby uliczkę pośrodku rynku. Sukiennice w tej postaci przetrwały do połowy XIV stulecia. Następne zmiany miały miejsce w 1358 roku. Wtedy przekształcono je na gotyckie sukiennice. Następnie w 1559 roku możemy mówić o renesansowych sukiennicach, aż w końcu doszło do XIX-wiecznej przebudowy. Ciekawostką jest, że wizerunek sukiennic w czasie okupacji niemieckiej został umieszczony na banknotach o nominale 50 zł emitowanych przez bank emisyjny w Polsce. Zamek Królewski na Wawelu. Zamek obronno-rezydencyjny w Krakowie
o powierzchni ponad 7000 m2 ze 70 Zamek Królewski na Wawelu jest siedzibą państwowych zbiorów sztuki. Zamek był na przestrzeni wieku wielokrotnie rozbudowywany i odnawiany. Liczne pożary, grabieże i przemarsze obcych wojsk połączone z niszczeniem rezydencji powodowały, iż obiekt wielokrotnie odbudowywano w nowych stylach architektonicznych oraz remontowano jego szatę zewnętrzną, a także przekształcano i zmieniano wygląd i wyposażenie wnętrz. Przebudowa zamku na taki, jaki znamy dziś, miała miejsce po 1905 roku. Wtedy to zamek opuściły wojska austriackie. Usunięto przeróbki budowli na koszary, zniszczone fragmenty zastąpiono nowymi, a z odnalezionych elementów uzupełniono zniszczone obramienia okienne i drzwiowe. Bazylika archikatedralna świętego Stanisława i świętego Wacława w Krakowie. Kościół położony na Wawelu, stanowiący własność archidiecezji krakowskiej, miejsce koronacji królów Polski i ich pochówku. Pochowani są tutaj m.in. święty Stanisław i inni biskupi krakowscy aż po czasy współczesne. Prawie wszyscy królowie od Władysława Łokietka do Stanisława Leszczyńskiego i członkowie rodzin królewskich oraz wodzowie, przywódcy polityczni i wieszcze narodowi. Katedra została wzniesiona z cegły i białego kamienia wapiennego. Jest bazyliką trójnawową z transeptem, prezbiterium i ambitem. W XVIII wieku na skutek podwyższenia ambitu świątynia zatraciła jednolity charakter bazyliki. W ciągu wieku wokół gotyckiego korpusu wzniesiono wieniec kaplic z różnych okresów. Katedrę od dziedzińca zewnętrznego oddziela mur z trzema barokowymi bramkami, które stworzył Jan Trevano w 1619 roku. Katedrę otaczają trzy wieże. Na północy znajduje się wieża zygmuntowska ze słynnym dzwonem Zygmunta. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie, czyli Kościół Mariacki, jeden z największych i najważniejszych po archikatedrze wawelskiej kościołów w Krakowie od 1962 roku, posiadający tytuł bazyliki mniejszej, należy do najbardziej znanych zabytków Krakowa i Polski. Jest kościołem gotyckim, budowanym w XIV i XV wieku. Położony jest przy północno-wschodnim narożniku rynku głównego na placu Mariackim. Kościół znajduje się na trasie małopolskiej drogi świętego Jakuba ze Sandomierza do Tyńca. Według Jana Długosza pierwszy murowany kościół w stylu romańskim został ufundowany przez biskupa krakowskiego w latach 1221-22 na miejscu pierwotnej drewnianej świątyni. Wkrótce jednak budowlę zniszczono podczas najazdów tatarskich. Świątynię tę wielokrotnie odbudowywano i przebudowywano, co doprowadziło do powstania tego charakterystycznego kościoła. 18 kwietnia 2010 roku w kościele mariackim odbył się pogrzeb prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego żony, których trumny następnie pochowano w jednej z krypt katedry na Wawelu. Kopalnia soli Wieliczka. Kopalnia soli kamiennej w Wieliczce pod Krakowem od XIII wieku do 1772 roku wspólnie z kopalnią soli Bochnia wchodziła w skład Żub Krakowskich. Sole wydobywane w kopalni pochodzą z miocenu. W 1976 roku kopalnia wpisana została do Krajowego Rejestru Zabytków. Dwa lata później wpisana przez UNESCO na pierwszą listę światowego dziedzictwa. W 1989 roku kopalnia soli Wieliczka poszerzyła listę światowego dziedzictwa zagrożonego, z której została skreślona w 1998 roku. W Polsce jest to pomnik historii. 30 czerwca 1996 roku zaprzestano całkowicie eksploatacji złoża. Kopalnia soli Wieliczka w 2007 roku w plebiscycie Rzeczypospolitej została uznana za jeden z 7 cudów Polski, zdobywając największą liczbę głosów. W 2006 roku kopalnię odwiedziło aż ponad 1 000 000 osób. Do kopalni Wieliczka należała także kopalnia otworowa Barycz, działająca w latach 1924-98, zlikwidowana. Na jej miejscu znajduje się wysypisko odpadów komunalnych. Fabryka Oskara Schindlera. Fabryka założona w 1937 roku jako miejsce produkcji wyrobów emaliowanych i blaszanych. Wydzierżawiona, a potem przejęta przez niemieckiego przedsiębiorcę Oskara Schindlera w 1939 roku jako niemiecka fabryka wyrobów emaliowanych.
prowadzona przez Schindlera do roku 1945. Schindler zatrudniał w niej zagrożonych eksterminacją Żydów, wpisanych następnie na tzw. listę Schindlera i uratowanych od zagłady. Po II wojnie światowej fabrykę przejął Skarb Państwa w 2005 roku, Kraków. W 2007 roku fabryka została podzielona między dwie instytucje, Muzeum Historyczne Miasta Kraków i Muzeum Sztuki Współczesnej. Fabryka Schindlera jest jednym z obiektów na trasie krakowskiego Szlaku Techniki. Warto zaznaczyć, że na temat Schindlera powstał bardzo dobry film, który się nazywa Lista Schindlera, także polecam. Stare Miasto w Krakowie. Najstarszy obszar Krakowa otoczony plantami. Jego centrum stanowi rynek główny. Do roku 1954 Stare Miasto w obrębie plant stanowiło odrębną dzielnicę katastralną. Była to dzielnica Śródmieście. W 1978 roku Stare Miasto wraz z Wawelem zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a w 1994 roku razem z Wawelem, Podgórzem, Nowym Światem i Piaskiem zostało uznane za pomnik historii. Głównymi zabytkami krakowskiego Starego Miasta są znajdujące się na rynku głównym Kościół Mariacki, Sukiennice i Wieża Ratuszowa oraz pozostałości murów obronnych, Brama Floriańska i Barbakan. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.